Niedawno widziałem filmik na YouTubie, w którym dali taką zbitkę swoich koncertów z ujęciami zarówno z występów, jak i ujęciami publiczności, które mają zachęcić do tego, aby im koncerty ludzie proponowali, na koncerty ich zapraszali. Wyobrażacie sobie, żeby Kult takie coś nagrał? Przecież to jest kuriozalne. Cześć, witajcie moi drodzy, Michał Bigoraj, porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Dawno nie robiłem takiego klasycznego, rasowego vloga muzycznego i uznałem, że dzisiaj jest dobry moment, aby do tego wrócić. Tym bardziej, że temat jest aktualny. Dzisiaj bowiem chciałbym z Wami porozmawiać o tym, kiedy zmiana, czy też zamiana wokalisty ma sens w zespole. W ostatnim czasie dość szerokim echem w polskim środowisku muzycznym odbiła się informacja, że Maciej Balcar w tym roku opuści grupę Dżem, a jego miejsce w roli wokalisty zajmie Sebastian Riedel, czyli oczywiście syn Ryszarda Riedla, legendarnego, kultowego, oryginalnego wokalisty tej zasłużonej dla polskiego rocka, blues rocka, generalnie muzyki formacji. I zarówno Maciej Balcar, jak i zespół Dżem właściwie specjalnie tej decyzji nie wyjaśniali, specjalnie nie argumentowali. Można było jedynie odnieść wrażenie, że jest to decyzja wspólna obu stron. Ja postanowiłem sprawdzić i po prostu wczoraj zadzwoniłem do Macieja Balcara. Zadzwoniłem także do gitarzysty Dżemu, pana Jerzego Styczyńskiego, i zapytałem się, czy to rzeczywiście jest decyzja wspólna. Oczywiście nie mogę powiedzieć dokładnie tego, co powiedzieli mi panowie, tym bardziej, że Maciej Balcar prosił mnie, żebym to, co usłyszę od niego, zachował dla siebie, ale generalnie mogę potwierdzić, że rzeczywiście była to wspólna decyzja obu stron. Tutaj nie należy się doszukiwać drugiego dna, natomiast oczywiście każdy może sobie dopowiedzieć po swojemu, co wpłynęło na tę decyzję. Ja wam polecam moją rozmowę z Maciejem Balcarem z roku 2022, którą zrobiłem dla portalu infomusic.pl, i mogę jedynie wam puścić oko, że temat, który w tej rozmowie poruszałem jako ostatni, był taką tutaj najistotniejszą kwestią, najistotniejszym czynnikiem tego, dlaczego ta współpraca się rozeszła, czego obie strony się rozstały, czego Maciej Balcar nie będzie już wokalistą Dżemu, a zastąpi go symbolicznie, tak jak powiedziałem, Sebastian Riedel, a symbolicznie dlatego, że 6 kwietnia w katowickim Spodku będzie to jednocześnie ostatni koncert Macieja Balcara w roli wokalisty i pierwszy Sebastiana Riedla, więc będzie takie symboliczne przekazanie pałeczki. Kilka refleksji prywatnych, które mam na ten temat. Ja wszystkie koncerty Dżemu, które widziałem w życiu, widziałem z Maciejem Balcarem na wokalu. Tych koncertów było wiele. Mam o tych występach jak najlepsze zdanie, jak najlepsze wspomnienia. Macieja Balcara bardzo cenię jako wokalistę, jako muzyka generalnie, bo on także jest sprawnym muzykiem. Uważam, że bardzo pasował do tego zespołu swoim wokalem, swoją barwą głosu, swoją osobowością sceniczną. Ale pamiętajmy o tym, że po śmierci Ryszarda Riedla on wcale nie był pierwszym wokalistą, który wszedł w jego buty. Zresztą jeszcze jak Ryszard Riedel żył, to zespół Dżem nagrywał i koncertował z innymi wokalistami. Przecież jak Riedel miał problemy narkotykowe, które jak wiemy doprowadziły pośrednio do jego śmierci, to w latach 86-87 zespół koncertował z Tadeuszem Nalepą. Nagrał z nim nawet płytę numer uno w roku 88. Zespół Dżem ma także na koncie płytę nagraną wspólnie ze Sławkiem Wierzcholskim, naszym słynnym bluesmanem, harmonikarzem. Ma także na koncie płytę instrumentalną, a po śmierci Ryszarda Riedla w 1994 roku nagrał 4 płyty z Jackiem Dewózkim.
który był w zespole Jam, zanim dołączył do niego na stałe Maciej Balcar. A było to w roku 2001. Co ciekawe, pierwsza płyta z Maciejem Balcarem nosiła tytuł 2004 z kolei. Ale jak widać, tutaj tych wokalistów było kilku. Zarówno w momencie, jak Riddle żył, jak i po jego śmierci. Także to nie jest jakby sytuacja taka typowa. Zespół Jam oficjalnie działa od roku 1973, założony przez Pawła Bergera i braci Otrębów. I moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie. Skoro gdzieś tam ta formuła wypaliła się zarówno dla Balcara, jak i dla zespołu, to nie warto na siłę kontynuować tej współpracy, tym bardziej, że Balcar może się realizować także solowo i jak wiemy, robi to z powodzeniem. A wybór Sebastiana Riddla, który przecież wiele razy z zespołem Jam współpracował, to jest tak jakby naturalna puenta, naturalna kolej rzeczy i taka pewna klamra, myślę, że działalność tego legendarnego, jak na polskie warunki, zespołu. Życzę im powodzenia z nowym wokalistą. Będę trzymał za nich kciuki. Być może uda mi się pojawić na tym koncercie w spotku, o którym wspomniałem. Ale oczywiście zespół Jam to tylko jeden z wielu przykładów, które można przytoczyć odnośnie zmiany, czy też zamiany wokalisty w zespole rockowym w Polsce, bo dzisiaj tylko i wyłącznie na naszym rodzimym rynku się skupiam. Innym przykładem może być chociażby Mysłowicz zespół. Jak wiemy, Artur Rojek w roku 2012 zdecydował się na karierę solową, którą realizuje z mniejszym lub większym powodzeniem, ale do tej pory. Jego miejsce zajął Michał Kowalonek z zespołu Snowman, który był w zespole bodajże do roku 2018. Później przez jakiś czas zastąpił go koncertowo na koncertach, bowiem brał udział jako wokalista Łukasz Lańczyk, a od roku 2019 wokalistą Mysłowic jest Mateusz Parzymięso, natomiast cała reszta muzyków to przecież są muzycy tworzący ten legendarny i pierwotny skład formacji większości. Ale też nie oszukujmy się, że Mysłowic po odejściu Rojka to jest zupełnie inny zespół, który już nie utrzymał tak wysokiej pozycji na krajowym rynku. I prawdopodobnie, właściwie to na pewno, lata świetności są za nim. Podobnie można powiedzieć o zespole Oddział Zamknięty, a właściwie o dwóch zespołach Oddział Zamknięty, bo wiem, jak wiemy, jest Oddział Zamknięty, który pod tą nazwą figuruje, którego jedynym żyjącym członkiem, przepraszam, członkiem, który był od samego początku, jest Wojciech Łuczej-Pogorzelski, natomiast wokalistą jest teraz Krzysztof Wałecki, ale równolegle funkcjonuje też drugi jakby oddział zamknięty, prowadzony przez dawnego wokalistę formacji, Krzysztofa Jarczywskiego, jako Jary oddział zamknięty. A co ciekawe, to oprócz Jarego wokalistą jest tam także Zbigniew Bieniak, czyli wokalista, który był w oddział zamkniętym w latach 86-89, a teraz wspólnie tworzą zespół, który jest drugim oddziałem zamkniętym, co samo w sobie jest dla mnie absurdem i czymś, co nie powinno mieć miejsca na rynku. Podobna sytuacja przecież miała swego czasu miejsce w wypadku zespołu Demonom, w którym, kiedy to funkcjonowały dwa zespoły o tej nazwie, w jednym śpiewał oryginalny najbardziej znany wokalista, czyli Andrzej Krzywy, a w drugim, którego liderem był Marek Kościkiewicz, byli również inni wokaliści, chociażby Rafał Brzozowski, a potem kolejni. Ale o tym nie będę Wam specjalnie za dużo mówił, bowiem temu tematowi poświęciłem moje w dużej części inne wywiady, które robiłem z Markiem Kościkiewiczem. Zarówno dla portalu infomusic.pl, jak i na ten mój kanał, na którym właśnie jesteście. Odsyłam Was do nich. Podobnie jak i odsyłam Was do tego, abyście zobaczyli mój wywiad ze Sławomirem Łosowskim, czyli liderem i założycielem grupy Kombi. Bo w wypadku Kombi sytuacja jest podobna jak z Demono. Bowiem nadal funkcjonują dwa zespoły Kombi. Jedno Kombi pisane przez 2i, które powstało w roku 2003 i w którym są Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński,
z pierwotnego składu Kombi, a Sławomir Łosowski jest w zespole Kombi pisanym przez jedno i teraz już na nowo od roku 2002 funkcjonującym pod nazwą Kombi Łosowski na skutek prawnych zawirowań i ustaleń. A tutaj wokalistą w Kombi Łosowskim jest Zbigniew Fil, który ma co ciekawe dość podobną barwę do głosu do Grzegorza Skawińskiego. Ale więcej na temat dwóch zespołów Kombi i tych wszystkich kulisów tego, co, jak, dlaczego i z kim, także znajdziecie przy okazji moich rozmów ze Sławomirem Łosowskim, które podobnie jak w wypadku Marka Kościkiewicza zrobiłem zarówno na mój kanał na YouTubie, jak i na kanał infomusic.pl. Na kanale infomusic.pl jest także chociażby rozmowa z Grzegorzem Skawińskim, który występował w pierwotnym Kombi, a teraz występuje w Kombi pisanym przez 2i. Oczywiście to są przykłady, skupiłem się tylko i wyłącznie na zespołach, gdzie wokalistą są lub byli mężczyźni. Zupełnie można inny by temat zrobić poświęcony kobietom i takim zespołem jak Ich Troje, Various Monks, Blue Cafe, czy nawet zespół Łzy, który nomen omen też ma teraz dwa składy, gdzie te wokalistki też się zmieniały wielokrotnie, zwłaszcza w dwóch pierwszych, czyli w Ich Troje i Various Monks. Są też zespoły takie jak Perfect, które wprawdzie gdzieś tam brały pod uwagę to, że po odejściu pierwotnego, oryginalnego wokalisty zastąpił go ktoś inny, ale na szczęście tak się nie stało. Trochę pandemia jakby się tego też przyczyniła, no bo były takie może nie plany, ale gdzieś tam rozważania, że być może kilka koncertów po odejściu Grzegorza Markowskiego zagrają bez niego, ale koniec końców to odejście później okazało się było równoznaczne również z końcem zespołu Perfect, który wprawdzie, którego członkowie gdzieś tam jeszcze do tego szydu Perfect nawiązują, ale nie jako oficjalna grupa Perfect, tylko oczywiście w jakiś sposób naokoło muzycy Perfectu do swojej nazwy nawiązują, ale pod szydem Perfect nie działają, więc jest to takie bardzo honorowe i w porządku. Perfect zakończy działalność w roku 2021. Niestety nie zakończyła działalności kapela, o której chcę powiedzieć na koniec. Być może nawet patrząc na moją koszulkę domyślacie się, jaki mam zespół na myśli, czyli Budka Tufflera. Jak być może niektórzy z Was wiedzą, jest to mój ulubiony polski zespół. Przepraszam. A czego mówię niestety? Dlatego, że moim zdaniem tą karierę powinna zakończyć tak jak sugerowała na tej koszulce 10 lat temu, przy okazji trasy pożegnalnej w roku 2014, przy okazji której dali około 100 koncertów, wspaniałych koncertów, wyprzedanych, wypełnionych publicznością i po której to po 40 latach od oficjalnej działalności, bowiem wiemy, że Budka miała też taki okres prehistoryczny, a pierwsza odsłona tej formacji powstała już w roku 69, ale umówmy się, że ten taki oficjalny, klasyczny okres datujemy od roku 74 i od Snu o Dolinie, czyli coveru utworu Billego Withersa Ain't No Sunshine. I właśnie w roku 2014 Budka, dowodzona oczywiście przez Romualda Lipko, Krzysztofa Cegłowskiego i Tomasza Zelczewskiego, miała działalność zakończyć. Przez pewien czas wydawało się, że rzeczywiście zgodnie ze słowami liderów tak będzie. Później niestety historia napisała inny scenariusz, bowiem Budka reaktywowała się w roku 2019. O czym obszernie mówiłem przy okazji mojego pierwszego vloga na ten temat, czy trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Co ciekawe, ten vlog był prezentowany mniej więcej 3 lata temu, także też dzisiaj taka trochę podróż sentymentalna. No i wówczas mówiłem o tym, że Budka wróciła w roku 2019 już bez Cegłowskiego na pokładzie, który nie chciał brać w tym udziału. Wokalistą został Robert Żarczyński, który jest w zespole do tej pory, który pochodzi z coverbandu Budki, bo tam go muzycy Budki wypatrzyli. Z Robertem Żarczyńskim grupa koncertowała. Po śmierci Romualda Lipko w roku 2020 wydała jeszcze płytę z Felicjanem Andrzejczakiem, czyli jak wiemy, wokalistą, który podobnie jak Romuald Czystaw
przez pewien czas występował w budce Sługowskiego, kiedy ten zespołem nie grał. Czystaw był w latach 78-82, Andrzejczak 82-83. Jak wiemy, budka w latach 80. pracowała także z kobietami, z Urszulą, z Izabelą Trojanowską. Pod koniec lat 70. miała też początek współpracy z Anną Jantar, który gdyby nie tragiczna śmierć, być może przychodziłby się większy projekt. Współpracowała także przez krótki okres czasu ze Stanisławem Węglarzem, znanym chociażby zespół Skaldowie. Także zmiany wokalistów chwilowe w budce Sfera były zawsze czymś naturalnym i czymś, co się zdarzało, ale zawsze taką główną osobą na wokalu i współzałożycielem zespołu, a właściwie jego założycielem, licząc ten okres prehistoryczny, był Sługowski. I o ile jeszcze w jakiś sposób byłem w stanie sobie wytłumaczyć, że w roku 2019 zespół funkcjonuje dalej, bo żył Romuald Lipko, a oprócz Żarczyńskiego utwory śpiewali także wspomniani Andrzejczak, Urszula czy Trojanowska, o ile byłem jeszcze w stanie sobie wyobrazić to, że nagrali płytę z Felicjanem Andrzejczakiem 10 lat samotności, no bo takiej płyty nigdy z nim pełnoprawnej nie wydali, więc gdzieś tam myślę, że obu stronom się to należało. O tyle tego, co się dzieje obecnie, nie jestem w sobie w stanie wytłumaczyć i nie jestem w stanie tego zaakceptować, bowiem aktualnie budka Suflera gra nadal. W tym roku zamierza wchodzić 50-lecie swojej działalności. Wokalistą od początku 2022 roku jest Jacek Kawalec. Tak, Jacek Kawalec, znany aktor, a także osoba kojarzona chociażby jako konferencjer kultowego programu Randka w ciemno. Śpiewa również z Suflerami Irena Michalska. A takim jedynym członkiem oryginalnego składu, nawet nie oryginalnego, bo on przecież doszedł w 1975 roku, ale członkiem, który brał udział w powstaniu wszystkich płyt studyjnych zespołu, jest perkusista i menadżer, ale także okazjonalnie autor tekstów, Tomasz Deliszewski. Niestety artystyczna forma budki pozostawia bardzo wiele do życzenia. To tak jak wyobrazić sobie Rolling Stonesów bez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Tym samym jest dla mnie budka Sfera bez Romualda Lipko i Krzysztofa Sługowskiego. Niestety inaczej uważa Tomasz Deliszewski, a także z pewnością jego koledzy, przynajmniej niektórzy. Mam nadzieję, że z niektórymi z nich, a może także z samym Deliszewskim, będzie mi dane w tym roku porozmawiać i ten trudny temat z nimi poruszyć. Bowiem budka, tak jak powiedziałem, zamierza obchodzić swoje 50-lecie, tylko że to będą bardzo smutne obchody, biorąc pod uwagę to, że budka nie gra na dużych festiwalach, nie gra na festiwalach telewizyjnych, nie gra w dużych miastach, nie daje dużych biletowanych koncertów. Z całym szacunkiem dla małych miejscowości gra głównie w małych miejscowościach jakieś okazjonalne koncerty, przy okazji dni miast i tym podobnych imprez okolicznościowych. Niedawno widziałem filmik na YouTubie, w którym dali taką zbitkę swoich koncertów z ujęciami zarówno z występów, jak i ujęciami publiczności, które mają zachęcić do tego, aby im koncerty ludzie proponowali, na koncerty ich zapraszali. Wyobrażacie sobie, żeby Kult takie coś nagrał? Przecież to jest kuriozalne. Dlatego o ile w wypadku Jemu ta zmiana, zamiana jest jak najbardziej właściwa i uważam, że warto ją kontynuować, o tyle w wypadku Ludzkiej Sfera panowie wraz z odejściem Romualda Lipko powinni karierę zakończyć. Przy całej sympatii do Jacka Kawalca, Ireny Michalskiej, Roberta Żywskiego osobiście nie znam, ale wszyscy oni wokalnie absolutnie nie są predysponowani do tego, aby śpiewać w budce. Inna sprawa, że Sługowskiego nie byłby w stanie zastąpić nikt. I kontynuacja tej kariery, którą zakończyli wspaniale 10 lat temu, tak jak powiedziałem, koszulka wchodzi właśnie z tego czasu. Kupiłem ją chyba przy okazji ostatniego koncertu biletowanego w Krakowskim Tarun Arenie. Ta działalność wówczas powinna być zawieszona, zakończona, przepraszam, już nigdy do niej nie powinni wracać. Niemniej będę śledził ich poczynania.
Zbieram się też na koncert, który dadzą w Lublinie z okazji 50-lecia i myślę, że z tej okazji nagram jakiś duży materiał Budce poświęcony. Tak jak powiedziałem, planuję też wywiady. Na wszystkie wywiady, o których powiedziałem, ukażą się w mojej publikacji, o której wam wspominałem. Planuję bowiem wydanie książki, w której będzie 40 wywiadów, które zrobiłem, a do tej książki przepraszam, jestem ciągle chory, będzie również dołączona płyta albo kod QR, w której będzie 40 innych wywiadów, które przeprowadziłem w formie wideo lub online. Także w sumie 80 rozmów, w tym także wszystkie lub prawie wszystkie te, które dzisiaj wymieniłem. Wy też możecie być częścią tej publikacji, możecie mnie wesprzeć w jej wydaniu, w jej powstaniu, w pracach nad nią. Link i szczegóły w komentarzu. Dziękuję wam za uwagę. Przepraszam za drobne zdrowotne wpadki. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnego materiału będę już zdrowy. Tradycyjnie zachęcam was do śledzenia i subskrypcji tego kanału, a także do śledzenia moich innych social mediów, Facebooka, Instagrama oraz mojej strony internetowej. A za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.